No siemano, zaczynamy Serce z Kamienia dodatek do Wiedźminka. Co my tu mamy? Zadania. Idź do Algierta von Everek i porozmawiaj z nim o kontrakcie. No dobra, to muszę jechać konno. Gdzie jest płoteczka? Dawaj płoteczka, chodź. Ciśniemy do Olgierta. Siema widza, witam na piczku. Ciśniemy dodatek Serce z Kamienia. Świnia, taki schab. Tak jest. To coś prawda, to prawda. Chyba do bitki. To możemy się ponapieprzać troszeczkę. Ty żeś z królami tańcował? Wojenny z ciebie jegomość. Z dala widać. Ej, ty! Nie znam cię. Czego chcesz? Szukam Olgierda von Everec. A, w środku jest. Szukam Olgierda von Everec. Nie ma tu takiego. Powiedziano mi, że znajdę tu Olgierda von Everec. Ktoś cię oszukał, bracie. To może teraz dla odmiany ty mi pomożesz, bracie. Coś mi się wydaje, że chyba mieliśmy inne matki. Dobra, Angus, odpuść mu już. Co ja jestem, Olgierd? Mów, co cię sprowadza. Tak, chuja, prawda. Nie, nie, to ja jestem, Olgierd. Ty? W życiu, to ja jestem, Olgierd. Wesoło tu u was i chętnie bym się jeszcze pośmiał, ale czas mnie nagli. Oho, robi się poważnie. Chodzi o bestię z kanałów. Podobno Olgierd von Everec wystawił na nią zlecenie. A, znaczy, że pewnie jesteś wiedźminem. To wiele wyjaśnia. Ta? A co na przykład? Podobno wypruwają was z emocji. I to by się zgadzało, bo jesteś sztywny, jakbyś kij połknął. No dobra, mości wiedźminie, koniec żartów. I tak wiele zniosłeś, jestem pod wrażeniem. Chodź, zaprowadzę cię do Olgierda. No w końcu. Nie.
Jak cię zwą? Geralt z Rivii. Dam ci radę, Geralcie z Rivii. Jak już staniesz przed Olgierdem, mów tak, żeby go zaciekawić. No na pewno. Jak go zaciekawiać? To on szuka kogoś, kto zabije bestię. Kogoś, niekoniecznie ciebie. Więc jeśli chcesz tę robotę, musisz go zaciekawić. A Olgierd bardzo szybko się nudzi. Atamanie, masz gościa. Wiesz, jakie rzeźby sprzedają się najlepiej? Posągi bożków, popiersia królów i akty. I proszę, co my tu mamy? Gołą babę. A ty co o niej myślisz? Nie znam się na rzeźbach. Niewiele tracisz. Sztuka jest teraz coraz bardziej płytka i nijaka. Za 100 lat ludzie będą umieszczali akty na plakatach reklamowych i sprzedawali za ich pomocą na przykład cegły. Wspomnisz moje słowa. Ech, lubiłem kiedyś Votticellego. Jak nikt inny potrafił tchnąć życie w kawałek zimnego kamienia. Ale kiedy teraz na to patrzę, widzę tylko głaz. O idealnych proporcjach, bez skazy, idealny do bólu. Równie martwy i nudny, jak przydrożny kamyk. Od razu lepiej, a przynajmniej ciekawiej. Dobrze, a teraz porozmawiajmy o konkretach. Zejdźmy do mojej kompanii. Przekąsimy coś. Znowu do nich. Ataman Olgierd! Vivat! Niech żyje! Vivat! Niech żyje! Vivat! Vivat! Niech żyje! Zejdź i napij się z nami. No to teraz nie mamy już wyjścia. Przynieś nam wina i coś do jedzenia. Powiesz mi coś więcej o tej bestii z kanałów? Nie mam pojęcia, co to takiego, ale wiem, że zabija ludzi. Nie przejąłbym się tym zanadto, gdyby niedawno ofiarą nie padła moja kucharka. Nikt tak nie przyrządzał dziczyzny jak ona. I po tę dziczyznę wysłały się do kanałów? Nie. Pojechała na jakiś festyn, a przy okazji miała odwiedzić kuzynkę. Ta jej nagadała, że w oksenfurskich kanałach mieszka królewicz zaklęty w ropuchę. A wiadomo, jak to baby. Każda by chciała księcia, choćby miała za nim brodzić po kolana w gównie. Weska też chciała, więc poszła, ale już nie wróciła. Ponoć nie ona pierwsza zresztą. Hej, zostawcie ją. To tak się traktuje córkę dziedzica? Wybacz, o czym to mówiliśmy? A tak, o zleceniu. No więc jak? Zajmiesz się tym? Została jeszcze jedna formalność. Zapłata. Nie myśl o tym. Jak wrócisz z łbem potwora, będziesz mógł sobie stąd wziąć, co ci się spodoba. Bardzo szczodrze, ale jednak wolałbym się umówić na jakąś konkretną sumę. Niech ci będzie. Ile chcesz? 300? 400 koron? 450. Umowa stoi. A stąd i tak będziesz mógł sobie zabrać jakiś suwenir. Pozbędę się bestii. Zobaczymy. Jeśli zjawisz się tu z jej łbem, nagroda cię nie minie. No, trzeba iść do kanałów po ropuchę. Hej,
kocie oczka. Wołają mnie Geralt. A ja cię będę wołała kocie oczka. Co, zabronisz mi? Przejdź do rzeczy. Mam dla ciebie intratną ofertę, kocie oczka. Ktoś zabił mojego przyjaciela, nazywał się Cleavert. Chcę, żebyś ustalił, kto za tym stoi. I uciął mu łeb. Czemu sama go nie pomścisz? Wy chyba lubicie sobie szabelką pomachać. Ano, lubimy. Gdybym wiedziała, kto stoi za śmiercią Cleaverta, dawno temu wyprułabym mu flaki. Ale nie wiem. Ale ty, kocie oczka, ty dużo widzisz. Ty go wytropisz. Kocie oczka. Cleavert sprzedawał fistech. Nic wielkiego, lokalny handel. Parę dni temu pojechał po towar do łukowca. I nie wrócił. Byłaś tam? Widziałaś jego trupa na własne oczy? Nie. Cleavert był sukinsynem, ale słownym. Jeśli nie stawił się na spotkanie ze mną, to znaczy, że jest martwy. Znajdź drania, który za tym stał. Znajdź i zabij. Dobrze zapłacę. Przemyślę to sobie. Cleavert miał bliznę na czole, podobną do twojej. Rozpoznasz po niej ciało. Powiedziałem, że to sobie przemyślę. Wiesz co, kocie oczka? Starczy, że raz spojrzę na faceta i wiem, z jakiej jest gliny. Zrobisz, o co proszę. Mogę się założyć. Znajdziesz mnie w Oxenfurcie, w alchemii, karczmie przy rynku. Muszę zająć tym od razu? Nie, idziemy do kanałów chyba. Tak, idziemy do kanałów. Ropuchę. Co stać? Wybierasz, bratku. A co ci to obchodzi? Jesteś w strefie działań zbrojnych, a naszym zadaniem jest ściąganie podatku wojennego. Mi się zdaje, że zbieracie na wódkę. Ciekawe, czy będziesz taki pyskaty, jak oskarżymy cię o szpiegostwo. Płaci, nie gadaj! Co was pojebało? Nie dam wam złamanego grosza. Mówiłem, że szpieg. Aresztujemy cię w imieniu dobrego króla Radowida. Czy on nie żyje? Próbować zawsze możecie. Co tu się dzieje? Melduję, że zatrzymaliśmy podejrzanego osobnika. Szpiega. Z Wiedźmina byłby taki szpieg, jak z ciebie przyzwoitka. Jeżeli jeszcze raz przyłapię was na wyciąganiu pieniędzy, to traficie na front. I to na wschodni. A ty, Wiedźminie, masz mi się tutaj nie kręcić. Zrozumiano? Dzięki, bywaj. Żyje, niech żyje. Żyje, że chcę po dzisiejszej paszy. Radowid nie żyje, to co oni pierdzielą. Mówię wam, takiego wczoraj węgorza wyłowiłem. Dobra, trzeba iść do kanału. Coś tu jeszcze mogę sobie zrobić? Tu mam miejsce na niebieski. No co, no igni chyba trzeba dobić. Dwa, cztery, sześć. Wysokość Radowid. A gdzie ty tam srogi? Życie ci nie miłe? Na co się to obchodzi? Tam w kanałach potwór straszny siedzi, lepiej z daleka omijać. Idziemy po ropuchę. Powiadają, że wiele już dziewek zabrała i wojak nie jeden wszedł tam był i nie wrócił.
ślady butu. Duży rozmiar, wyglądają na męskie. A ponoć zaklętego królewicza szukały głównie kobiety. Tu obok są damskie, ale pojedyncze. Leżeć. Rany cięte jak od miecza, to raczej nie jest robota potwora. Czy to już żebojad? Nie boż się, słyszysz? A nie, to ta. Nie boż się! Jak ona miała? Proszę, nie rób mi tego! Szani? Ani, no. Co ty tu robisz? Próbuję uratować mu życie. Pomóż mi! Szani, daj spokój. On nie żyje. Na pewno. Coś... da się zrobić. Odpuść. Niech to szlak. Wszystko na nic. Zrobiłaś, co mogłaś. Co tu robisz, Szani? Dzięki, Geralt. Dobrze, że... dobrze cię widzieć. Ciebie też. Straciłem cię z oczu, kiedy wyjechałem z Wyzimy. Co się z tobą działo? Długo by opowiadać. W skrócie... dalej leczę ludzi. Otworzyłam lecznicę w Oxenfurcie. Ale jako obywatelka Redanii służę też armii. Musisz mi wszystko opowiedzieć. Chętnie, ale... może niekoniecznie tutaj. Wypełniłaś tu jakieś zadania dla Redanii? Czy spacerowałaś po kanałach w ramach rekreacji? Rano przyszedł rozkaz. Zeszliśmy tu z oddziałem, ale coś nas zaatakowało. Co was zaatakowało? Widziałaś? Nie. Jak tylko się pojawiło, zaczęłam uciekać. Wiem tylko, że było wielkie, pluło jadem i wydawało takie maskające odgłosy. Czyli to raczej nie trupojad, ani banda utopców. Nie, na pewno nie. To było jedno wielkie coś. Ktoś cisnął w niego pochodnią, ale potwór w ogóle się tym nie przejął. Czyli nie boi się ognia. Dobrze wiedzieć. Po co tu zeszliście? Oczywiście, jeśli to nie jest tajemnica wojskowa. Muszę zdobyć próbki jadu tej poczwary, która tu grasuje. Oprócz tego, że zabija ludzi, którzy się tu zapuszczają, zatruwa też wodę w studniach i coraz więcej osób przez to cierpi. W tym redańscy żołnierze. Zamierzam zabić te bydle. Potem mogę ci przynieść próbki. Miło z twojej strony. Ale wolę iść z tobą i zadbać o próbki osobiście. Bestia jest niebezpieczna. Widziałaś, co zrobiła. Jestem już duża, Geralt. Poradzę sobie. I skończ mnie przekonywać, bo wiesz, że i tak postawię na swoim. No dobra, niech ci będzie. W takim razie pokaż mi, gdzie zaatakował was potwór. Tędy. Krata jest mocno wygięta, jakby coś uderzyło w nią z impetem. Zatrzasnęłam ją uciekając. Pewnie potwór w nią walnął. Dobrze, że wytrzymała. Ale teraz musimy znaleźć inną drogę, żeby przejść dalej. Chcesz szukać na zewnątrz? Raczej liczę na to, że przy okazji uderzenia ucierpiała którejś ze ścian. Uważaj, potwór ciągle może tu być.
Gdzie ten żabojad? To żołnierze z twojej eskorty? Tak. To oni. Vern, Niklas. Biedni chłopcy. Bestia się z nimi nie cackała. Uratowali mi życie. Co tu się właściwie stało? Weszliśmy tutaj, Niklas zaczął badać ślady. Wtedy zaatakowały nas utopce. Chłopcy dosyć szybko się z nimi uwinęli, ale Franz oberwał nogę. Zostaliśmy trochę z tyłu. Miałam go opatrzyć. Noa stał na straży. Nagle pojawił się potwór. Noa pchnął mnie w kierunku wyjścia, sam rzucił się do walki. Kiedy się odwróciłam, zobaczyłam, że leży na ziemi cały w tej klejącej mazi. Wróciłam po niego i zaciągnęłam tam, gdzie nas spotkałeś. A potwór? Niklas i Vern go odciągnęli. I słono za to zapłacili. Ale jednak widziałaś, co was zaatakowało. Wszystko działo się tak szybko. Nie przyjrzałam się. Widziałam go tylko z tyłu. Wiem, że był wielki i obślizgły. Trzeba się tu rozejrzeć. Jest tu człowiek, którego opatrywałaś? Franz? Nie widzę go tu. Myślisz, że potwór go porwał? Możliwe. Stąd pewnie przypełzł potwór, albo tędy uciekł. Głęboko tu. Niższy poziom kanałów jest zamknięty, ale Vern, dowódca, miał przy sobie uniwersalny klucz. Poszukam go. Szani, uważaj! Odsuń się! Nic ci nie jest? Wszystko w porządku. Ja tędy nie zejdę. Znajdę inną drogę. Uważaj na siebie. Królewicza, a jedyne co znalazła to potworną śmierć. Ile te utopce żyją? Kwiaty. Berka. Ropucha. Kurde, wszyscy tu się rzucili na tą ropuchę. Ciało jest właściwie nienaruszone. Do
połowy pokryte śluzem. Mam nadzieję, że biedak nie cierpiał. Ciało kobiety to pewnie jedna z tych, które liczyły na znalezienie tu królewicza. Pewnie tak. Gdzie mam iść? Tego nie. Jeszcze jeden utopiec. I to ta agresja była. Geralt, nic ci nie jest? Mnie nie, a tobie? Jak tu weszłaś? Vern, dowódca, miał klucz do krat, mówiłam ci. Zobacz, tam leży Franz. Raczej to, co z niego zostało. Co za bestia mogła zrobić coś takiego? To coś znaczy? Potwór najwyraźniej ich nie atakuje. Może to, co tu grasuje, żyje z nimi w jakiejś symbiozie. Ciekawe. Co takiego? Mówiłaś, że Franz został ranny w nogę, tak? Trochę powyżej kolana. Czym ją opatrzyłaś? Zdążyłam tylko zdezynfekować spirytusem. Czemu pytasz? Zobacz. Wygląda na to, że potwór odgryzł Francowi tę nogę. Pozostałe ciała nie były naruszone. To znaczy oprócz ran odniesionych w walce. Zaraz, zaraz. Sugerujesz, że potwór lubi smak alkoholu? Najlepiej zmieszanego z krwią. Tu raczej nic nie wskuramy. Trzeba znaleźć leże. Jestem tuż za tobą. Przyszła tu odczarować królewicza, a jedyne co znalazła to potworną śmierć. No i dobra, to trzeba iść. Szanie, uważaj, odsuń się. Kurde, jakie potoki tu jeszcze. Całkiem sporo śluzu. Może starczy do próbki. Wystarczyć to może by i wystarczyło, ale ten jest zanieczyszczony. No tak, oczywiście. Jakby inaczej. Mieczyk. Jakiś lepszy. No ten jest lepszy. To ten się wyrzuci. Ten się tylko lepszy. Tu się da bełty. To jakiś. To trzeba wyrzucić. Pełno zabitych utopców. Dziwne. Wcześniej wydawało się, że potwór je toleruje. Najwyraźniej tylko póki trzymają się na dystans. Musimy się zbliżać do leża. Rozkładające się ciała, wszędzie pełno śluzu, no i ten odór. To mi wygląda na leże. No to tu. Świeże. Bestia musiała tu być całkiem niedawno. Zbiorę próbkę. Zbiegają się wszystkie rury i korytarze. To co robimy? Zwabimy tu bestię. Niby jak, skoro nie wiesz, co to za potwór. Ale wiem, że lubi spirytus zmieszany z krwią.
A tak się składa, że mam akurat trochę alkoholu. Chyba nie zamierzasz się zranić, albo... Spokojnie. Tu jest pełno ciał. Wykorzystam któreś. Wystarczy ci próbka, którą pobrałaś? Mam nadzieję. Ale i tak liczę na to, że pobiorę większą, jak już zabijesz potwora. Wtedy lek na jego jad nie będzie już potrzebny. W lecznicy mam kilku zatrutych pacjentów. Lek przyda się na pewno, a resztę próbki przebadam. Może odkryję jakieś interesujące właściwości. Biorę się do roboty. W walce ci nie pomogę, ale po niej mogę się przydać. Rozejrza się za jakąś kryjówką. Lepiej będzie, jak poczekasz na mnie na górze, albo wrócisz do siebie. Ale... Żadnych ale. Zaczekaj teraz w korytarzu, a jak pojawi się potwór, biegnij na powierzchnię. No dobrze. Szani, popatrz na mnie. Obiecaj, że nie będziesz się mieszać. Obiecuję. Dobrze. A teraz idź się schować. Uważaj na siebie, Geralt. No jasne. Kurde, pamiętam, że ciężko było z nim. Chlup. Idzie do pucha. No siema. Ale jesteś paskudny. Czemu w ogóle nie zostaje obrażeń? Kurde. Twardy jest. No, ile mam czekać? Yeah.
Ups. Ciężka ta ruchówka jest. No ja się kręcę, no. Ale to skacze. Małpa. Pal się, kurde. Czego tak skacze? Z Ardem? O, to Ard w ogóle nic nie działo. Twardzie z ciebie. Tak, zamroziłem go. To teraz ogień. Wow, ale strzał. O Jezu. Ale czemu ja... A, może tu na jak brałem. Oh,
giniesz, nie giniesz. Kurde. Nara. Halala, halala. Dara Scheit Wut. Wywieźli mnie gdzieś, kurde. Co się dzieje? O, nareszcie się obudziłeś. Jeszcze gadasz po ludzku. Już myślałem, że całą drogę będę rozmawiał tylko ze swoim odbiciem we wiadrze ze szczynami. Gdzie ja jestem? Na Albatrosie, czy raczej Pak Bang Tri w tym dziwacznym języku. W drodze do Ofiru. Nie pamiętam, żebym zaciągnął się na statek. O nie, bracie. To raczej ciebie to zaciągnęli. Ponoć zabiłeś ich księcia. Księcia z bajki. A tak. Ropucha skanów. Zaraza. Chyba mam szczęście, że mnie nie zabili na miejscu. Zależy, jak na to patrzeć. Znam trochę ofirski. Słyszałem, jak mówili, że przyjechali tu na polecenie swojego króla, żeby odnaleźć i odczarować księcia. Przysięgali na honor swój, swoich rodzin i pięciu pokoleń wstecz, że doprowadzą go do domu całego i zdrowego. No to im się nie udało. Zabiłem świetnie. To teraz za punkt honoru obrali sobie pewnie doprowadzenie mordercy królewicza przed oblicze króla. Coś ty za jeden. Felipe Calagrande. Drobny złodziejaszek, zawodowy szuler. W wolnych chwilach przewodnik po Oksenfurcie. Do usług. Czemu tu siedzisz? Też zabiłeś jakiegoś księcia? Według nich chyba się do tego przyczyniłem. Wynajęli mnie jako przewodnika, a ja doprowadziłem ich do kanałów, gdzie ty już rozprułeś brzuch temu ich królewiczowi. Wybacz. W porządku, nie twoja wina. Mogłem przecież siedzieć na tyłku w alchemii i grać w gwinta, zamiast chwalić się, że znam Oksenfurt od podszewki. Próbowałeś się stąd wydostać? Ba, użyłem całego mojego uroku osobistego, ale wszystko na nic. Może zbyt słabo znam ofirski. Ja nie znam wcale. Będziemy płynąć pewnie ze 2 tygodnie. Mogę cię w tym czasie pouczyć. Erkal! Oriale! Kazał nam się zamknąć. Zaszło nieporozumienie. Mogę rozmawiać z kapitanem? El Khalsokhan! Khalavech Karachu Al-Bahtager! Milcz, psie. Zabiłeś księcia i odpowiesz za to. Gileam Valar Kwarverdhene! Gdyby nie zależało, już byś nie żył. Rewarne ramy akane. Zemsta nie należy do nas, Bogaty tylko do króla. Przysięgliśmy na honor. Jak jest, prowadźcie mnie do kapitana. Wajt Alke Ul Egulat. Jak? Elkal! W... Wajt? Wajt Alke Il Egulit! Elkal!
Kal Arikel, Urgengwend Auviter, Inshaval Kolayat. Co się stało? Co on powiedział? Żebyś siedział cicho i że za 2 tygodnie będziesz wisiał. A potem dodał coś w stylu: zobaczymy, komu wtedy będzie do śmiechu. Dlaczego? Co powiedziałem? Że chcesz kapelusz jego ciotki, mniej więcej. Świetnie. Daj spokój, nie ma co z nimi gadać. Cały czas tylko gniewnie grugotają. Strasznie się wtedy nadymają, zauważyłeś? Jak te ryby, no te... Rozdymki. Jakżeż się one nazywają? Nie ma tu nikogo, kto mówi we wspólnym? Jest z nimi najemnik, wygląda na Edirnczyka. To on mnie zwerbował, żebym pokazał im kanał. No i czarodziej, który nimi dowodzi. Też trochę zna, słyszałem jak rozmawiali. Ale wątpię, żeby któryś chciał z tobą gadać. Zamiast strzępić język, lepiej zdrzemnij się trochę. Czeka nas długa droga. Nie chce mi się spać. Za to chciałbym, żeby przyszedł tu ktoś, z kim można się dogadać. Witaj, Geralt. No jest. Pan lusterko. Pamiętam. Poznaliśmy się w Białym Sadzie. Jesteś... Gaunter Odim, zwany panem lusterko. Pomogłem ci odnaleźć Yennefer. A teraz znowu się spotykamy. I wygląda na to, że znowu potrzebujesz pomocy. Słyszałem, że grozi ci stryczek. Poza tym, strasznie słabo was tu karmią. Skąd się tu wziąłeś? Długa historia, zanudziłbym cię. Wolę się zająć czymś bardziej pożytecznym. Na przykład wyciągnięciem cię stąd. Bo chcesz się stąd wydostać, prawda? Chcę, ale co ty niby możesz? Więcej niż myślisz. Pomogę ci, Geralt, ale muszę wiedzieć, że mi się potem odwdzięczysz. Jasne. Nie ma nic za darmo. Nie ma. W końcu jestem kupcem. To jak... Chcesz, żebym ci pomógł? Chcę. Umowa stoi. Po wszystkim spotkajmy się o północy na rozstajnych drogach pod wierzbami koło wsi Jantra. A... I dam ci coś, żebyś o mnie nie zapomniał. Co to? Znak, że jesteśmy teraz wspólnikami. Z kim rozmawiasz? Z nikim. Nie cierpię pływać. Nigdy nie lubiłem. Buja jak cholera, ja mam chorobę morską. Gdyby tak dało się przespać cały rejs... Nie pisałem się na storm. Od teraz moja stawka rośnie. Pomóż nam dotrzeć do Ofiru, a obiecuję, król sowicie cię wynagrodzi. Co z więźniem? Mamy go dowieść przez oblicze króla i klnę się na honor, że tak się stanie. Nie moglibyśmy po prostu przywieźć jego głowy waszemu królowi, tak jak tego drugiego? Ten drugi utonął i nic nie mogliśmy z tym zrobić. Tego dowieziemy żywego. Poza tym chcę zobaczyć kaźń, którą król dla niego przygotuje. Jaką kaźń? Za królobójstwo grozi kąpiel w smole, obdarcie ze skóry i poćwiartowanie. Dziadek, nie wkurwie mnie.
tych hajet chledy mi do mnie. Dość tego. Hezekejtoaisz? O! Solaiś deliagde! Starczy tego dobrego. Kurde, ale walą. Co jest? No, co jest? Jak to tak? Czy ja mogę założyć swoje rzeczy, czy nie? Ekwipunek. To co, moje rzeczy? Moje. No. Co, że ja mu na golaza się biłem? Tego dziada trzeba najpierw zabić. Kurde, jak to dupa. No czemu tak ucieka? Jezu. Jak to pali? Nie. Gdzie on jest? To czemu on tak pali mocno? Gij szmato. Co za gość? No kurde! No co to ma być? Jak ja mam go zabić? Mówi mnie, kurde, gość wkurzył trochę chyba. Dobra, zamknij mordę. Chacie, chacie, chacie. Gdzie on jest? No i już mnie tupło. Gdzie jest ten mag? Mhm.
Czemu on tak uciekał przede mną? Czy ja muszę tamtych zabić? Ja dupia, jak to dupia. No dalej. No, czemu on nie ginie? A to mi ucieka, no. Pal się. No, huragan mu, no na pewno. Chodź tu. Wyłaź z tej wody, Geralt. Jest, jak on wali. No, gdzie jesteś? Chodź, chodź, chodź. Leżeć, kurde psie. Kurwa, na trzy razy walczyć z gościem. Co to za list? Teraz z tym panem Usterku, kurde, się trzeba spotkać. Gdzie ja w ogóle jestem? Jest jakaś chatka i utopce. Ukryty skarb. To trzeba sprawdzić. Był to. Pokażcie mi ten skarb.
Do rąk własnych Hestii dotarliśmy w wyznaczone miejsce. Zajęliśmy się zakonnikami, chódź zatopiliśmy. Ale i dowódca sprawia kłopoty. Namawialiśmy go w piwnicy, żeby trochę zmądrzał. Weźmiemy skurwysyna głodem. No, to ktoś tam siedzi, kurwa. Pod tymi beczkami. Anselm. Jakieś zadanie. Co to za zadanie? Siema. Halbek. No spoko, spoko. Jakoś tam leci. A kto ty? Gdzie tak to dopiona łódź? Potencjalny widz. Aha, spoko, spoko. Ale wolałbym wiedzieć, z kim gadam, czy ktoś znajomy, czy nie. Gdzie ta łódź jest, kurde? To... Winszuję w takim razie, winszuję. Mam nadzieję, że nie Netflixa. No spoko, spoko. Jezu, jak mi pies tu chrapie. Witcher, ciszej. Tfu, no ten serial to jest kurwa tragedia. Znaczy, Kavi jest bardzo dobrym aktorem. Zajebiście zagrał Geralta, ale sam serial to jest tragedia. Gdzie ten skarb jest? Nie zajebiście. A już w topce. Jest, jak oni biją. Tu nie padają na strzała? Duży poziom mają. Weź, ja w ogóle nie chcę tego słyszeć. Tragedia. Ja nawet nie będę oglądał tego trzeciego sezonu, bo... To już przestaje być nawet śmieszne. Dobra, to poboczne zrobione. Muszę z panem lusterko lecieć, kurde. Gdzie on tą łódź? A, tam jest. Zostawiłem. No, prawda, prawda. Był taki potencjał na ten serial, kurde, ale tak go zmarnowała ta showrunnerka, że... Drugi sezon to pierwszy odcinek był zajebisty, a reszta to już takie gówno, że...
Tak obejrzałem ten pierwszy odcinek, mówię, kurde, nareszcie normalnie zrobią ten serial. Ale spierdolimy. Z tym Escalem to w ogóle jest... To w ogóle jest, ze Escalem to w ogóle jest tragedia, co oni zrobili z nim. Jeszcze gdyby może go nim uśmiercili, to jakoś dałoby się to znieść, no ale... No niestety, taki jest ten Netflix. Oni wszystko spierdolą zawsze. Co tu lata? Jakieś ptaszysko. Dobra, muszę jechać dolecieć do tego lusterko. Nie będę się z tobą bił, nie chce mi się. Dalej, Płotka, dalej. Ja się jeszcze dziwię, że jeszcze ten Sapkowski, on... Jezu, jak śpiewają. Że Sapkowski się zgodził w ogóle na to wszystko, co się dzieje w tym serialu. To jest w ogóle paranoja. Że on się zgodził na to, żeby oni tak to zmienili wszystko. Trochę mnie to właśnie... No tak, no hajs, no ale kurde, no... Jakoś to musiało wyglądać, a nie... Ja nie wiem, jak ja bym pisał książki, to raczej bym wszedł w tą stronę, żeby to wszystko działało tak, jak powinno, a nie, kurde, taką chujnię zrobić. No co tam, dzieci? Rodzice nie pozwalają mi rozmawiać z nieznajomymi. A, o północy, kurde, ja tak mówię, co te dzieci zrobią? No, no to trzeba przemedytować. Z tym palusterko to mnie ciarki po prostu przechodzą, jak ja... Słyszę tą melodię i jego widzę, to... Wiedziałem, że przyjdziesz. Jesteś jasnowidzem? Nie o to chodzi, kim jestem. Pomogłem ci w ucieczce. Wcześniej dzięki mnie znalazłeś Yennefer. Więc czujesz, że musisz mi się odwdzięczyć. Pamiątka, którą mi zostawiłeś, skutecznie mi to przypomina. Takie jest jej zadanie. A swoją drogą to zabawne. Że nawet największe łotry mają wewnętrzną potrzebę, żeby spłacić dług wdzięczności. Ludzie, elfy, krasnoludy, wszystkie rasy. Będziesz mi to musiał kiedyś wytłumaczyć. A skoro już tu jesteś, powiedz, jak ci poszło z Ofirczykami? No, dzięki ci bardzo za odwiedzinę. To, słuchaj, jeszcze mam takie pytanie. Ty byłeś od początku cały czas? Bo już na początku ktoś wszedł. A nie, dobra. No dobra, dobra. Bo tak mi się wydawało, że ktoś był od początku. Dobra, to dzięki za to, że popisałeś. I tam dobrej nocy życzę. A, okej, spoko. No to fajnie, że wpadłeś.
Zapraszam, zapraszam. Ty nie tylko Wiedźmina gram, więc tam różne rzeczy mogą być. No siema, trzymaj się. A i na YouTube'a zapraszam, jak tam masz ochotę suba zostawić. Zjawiasz się znikąd. Znikasz równie tajemniczo. Rozpętujesz sztorm. Kim jesteś? Czarodziejem? Nie, skąd? Brzydzę się czarami. Od tego prostackiego czary-mary znacznie bardziej fascynują mnie prawdziwe, ludzkie historie. Chcę ci jedną opowiedzieć. Zaręczam, że ci się spodoba. O człowieku gorszym niż inni. Podłym, bezwzględnym i z kamiennym sercem. O człowieku, który nie chce płacić swoich długów. I czemu sądzisz, że mnie to zainteresuje? Bo tobie też zalazł za skórę. Nazywa się Olgierd von Everett. Czym ci się naraził? Zanim to zdradzę, chcę, żebyś miał jasność co do jednej rzeczy. To Olgierd von Everett świadomie i z premedytacją doprowadził do tego, że zabiłeś człowieka, którego być może dałoby się odczarować. Gdyby nie ja, zostałbyś za to stracony. A wiesz, czemu to zrobił? Bo jest zwyrodnialcem, potworem w ludzkiej skórze, który karmi się krzywdą i cierpieniem innych. W takim razie zastanawiam się, co takiego zrobił tobie? Zawarłem z nim umowę. Wykorzystałem moje liczne talenty i znajomości, żeby dać mu to, czego zapragnął. A teraz, kiedy przyszedł czas zapłaty, on miga się od uregulowania należności. Chcesz, żebym odebrał twój dług? Nie jestem zbirem do wynajęcia. Nie szukam zbira. Szukam kogoś inteligentnego i sprytnego. Kogoś, kto nie boi się wyzwań. Kogoś takiego jak ty. Bierzesz mnie pod włos. Oczywiście. W końcu jestem wędrownym handlarzem i mogę ci zaoferować wiele ciekawych rzeczy. Na przykład? Może to być dostatek dla ciała i duszy. Dzięki mnie nie braknie ci jadła ani picia. Jesteś wiedźminem, więc mogę ci zaoferować najlepszą broń, jaka ci się zamarzy. Twoje ciało będzie sprawne jak nigdy dotąd. Błyskawica nie nadąży za twoją myślą. Twoja jurność oczaruje każdą kobietę. Ale przede wszystkim oferuje ci prawdziwą przygodę. Dzięki mnie przeżyjesz co mogą przeżyć tylko wybrańcy. Szczodry jesteś. I to wszystko za pomoc w jednej małej sprawie? Niczego więcej ode mnie nie chcesz? Niczego. Tylko uczciwości. Co takiego zrobiłeś dla Olgierda? Jego też wyciągnąłeś z jakiejś kabały? W pewnym sensie. Pamiętam ten dzień. Na dworze siąpił deszcz. Było przenikliwie zimno. Olgierd zjawił się zaraz po brzasku. Chudy jak szkapa w połatanej koszulinie. Wszystko, co miał, to szabla u pasa. Aż żal było patrzeć. Poprosił mnie o pomoc, a ja mu jej udzieliłem. Uczyniłem go człowiekiem bogatym i zapewniłem mu powodzenie. Dzięki mnie stał się tym, kim jest teraz. A wtedy odwrócił się ode mnie. Zbywa mnie, kiedy proszę o zwrot długu. Raz nawet kazał poszczuć mnie psami. Chcąc nie chcąc, muszę więc powołać się na zapisy umowy. I tu pojawiasz się ty. Mówisz, że jesteś człowiekiem wielu talentów. Czemu sam tego nie załatwisz? W tym szkopu. Kontrakt stanowi, że nim przyjdę po swoją należność, muszę spełnić 3 ostatnie prośby von Everetta. Problem w tym, że nie mogę być ich bezpośrednim wykonawcą, a jedynie... jak to nazwać? Organem doradczym. Czyli potrzebujesz jelenia. Potrzebuję sojusznika.
I coś mi mówi, że lepszego niż ty nie znajdę. Czego ode mnie oczekujesz? Na początek, że razem ze mną odwiedzisz von Evereca. A potem cóż, będziemy improwizować. Wierzę jednak, że wszystko dobrze się skończy, a potem spotkamy się we trzech i podziękujemy sobie za wspólne przeżycie. Tak, przejdźmy do konkretu. Ponoć Olgierd ma jakieś trzy prośby. Zgadza się. Może prosić o trzy rzeczy. Ale o tym, co to będzie, przekonamy się dopiero na miejscu. To wszystko wydaje mi się jakieś mętne. Twoja pomoc, kontrakt z Olgierdem, trzy prośby. Zastanów się. Nie masz żadnego racjonalnego powodu, żeby mi nie ufać. Tak się złożyło, że byłem w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie, więc ci pomogłem. A ponieważ ten sam człowiek zalazł nam za skórę, doszedłem do wniosku, że możemy działać razem. No nie wiem. Chodź ze mną do Olgierda. Na własne oczy przekonasz się, że to podły i niegodziwy człowiek, który traktuje ludzkie życie jak igraszkę. Tak właśnie potraktował twoje, kiedy napuścił cię na królewicza ropuchę. Kurde, jakbym mu nie pomógł, to co? Dobra. Mogę pojechać z tobą do Olgierda, ale nic więcej nie obiecuję. Tylko o to proszę. W takim razie zdejmij ze mnie to znamie. Oczywiście, jak tylko uporasz się z zadaniem. Idź, nie pożałujesz. Spotkajmy się na miejscu, mam jeszcze coś do załatwienia po drodze. Jakiś dług do odebrania? Być może. No tak. Dobra, kończę. Do zobaczenia w następnym odcinku. W następnym live'ie. Siema.